Dzień moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i dzisiaj mamy dzień 16. Rozpoczynamy z centrum miasta, ponieważ przyjechaliśmy do Chopsticks, ponieważ powiem tak szczerze, że przeniesiono Chopsticks i teraz on jest Victory Center, a przedtem był tak po prostu, wiecie, tak po prostu, a teraz został przeniesiony do Victory Center, także my tam idziemy, bo przez cały ten okres, kiedy ja jestem w tej Wielkiej Brytanii, nie jadłam jeszcze Chopsticks, a zawsze było tak, że po tygodniu lub po kilku dniach od naszego przyjazdu my tam jechaliśmy i ja sobie to jadłam, a teraz tego nie zrobiłam, także teraz idziemy, zjemy i chyba pójdziemy do Tiki Maxa, bo muszę kupić sobie buty. Jeśli jakieś fajne znajdę, to je kupię, a jeśli nie, no to nie, ale pójdziemy i zobaczymy, co tam ciekawego mamy. Że nie było nic takiego, co by serio zwróciło mu uwagę. Sprawdzam jakieś kółki świąteczne, sprawdzam trochę buty, ale powiem wam szczerze, że ostrze męskie jakieś tam są, tak teoretycznie, ale damskie, serio, jest mega słaby wybór, jeżeli chodzi o damskie buty. Także nie jestem z tego powodu w ogóle zadowolona. Nieudane mam te zakupy, bo nic nie kupiłam i nic mi się nie podobało w 100%. I teraz idziemy do Victory Center, która jest już tutaj przede mną, bo idziemy, moi drodzy, do Chopsticks, także idziemy po moje kluseczki. Powiem wam tak szczerze, że jeżeli chcecie w Wielkiej Brytanii, to musicie tutaj przyjść i spróbować tego makaronu z warzywami i do tego ten karmelowy kurczak, tak jakby, a co jest z tym, teriyaki, to nie jest teriyaki, ale to jest po prostu karmelowy kurczak, to jest coś tak dobrego, że ja w żadnej restauracji w Polsce tak dobrego karmelowego kurczaka nie jadę. No i w porządku, wróciłam do domu, powiem szczerze, że jestem zawiedziona, ponieważ nic nie kupiłam, nic mi się nie podobało. Jedynie przynajmniej się najadłam i jeszcze mi zostało, także pewnie zjem go na kolację, bo dzisiaj mamy dużo sprzątania. Dużo sprzątania, zaczynam pomału gotować, także no święta tuż, a jeśli już mamy temat świąt, to otwieramy 16 okienko. 16 okienko, które jest tutaj i chyba znowu będzie jakaś miniaturka żelu czy coś. Tylko powiem szczerze, że już zostało dosłownie, ja wam pokażę, dosłownie kilka tych okienek i na początku ten kalendarz był taki, wiecie, zapełniony na dwa piętra, tak po całości, na fullu, a teraz już zostało dosłownie kilka okienek do końca kalendarza adwentowego. Także otwieram i teraz mamy znowu szampon, nie. No i widzicie, takie duo to ja lubię, ponieważ mieliśmy szampon do włosów bananowy, który pachniał niebiańsko, a teraz mamy conditioner, czyli mamy odżywkę, czy zobaczymy, czy ona w ogóle pachnie tak dobrze, jak pachniał szampon. Nie, to po prostu pachnie taki banan, tylko po prostu taki, wiecie, rozgnieciony, zmiksowany i to tak pachnie, w ogóle nie czuć żadnej chemii, tylko same banany, także świetnie. Powiem szczerze, że tyle ma w tym kalendarzu miniaturek żelów, odżywek, jakichś kremów, że po prostu full, jeżeli chodzi o to, ale to pachnie przepięknie, także dzisiaj mamy odżywkę do naszego szamponu. A tak, swoją drogą, to muszę wam powiedzieć, że dzisiaj muszę jeszcze dokończyć okno u siebie w pokoju, muszę poskładać ubrania, może trochę poprasuję, chociaż nie wiem, czy poprasuję, ale pewnie będę musiała poprasować. Także, moi drodzy, ja nie przedłużam i zaczynamy. Idę na to, zrobię miętę z cukrem i zaczynamy sprzątać, a mianowicie muszę umyć dzisiaj to okno, które tutaj jest, tutaj
i muszę je umyć, bo zrobiłam sobie takie 2 dni, wiecie, trochę leby, że nie sprzątamy, trochę bardziej trochę odpoczywamy, tak wiecie, unikamy tego świątecznego sprzątania, ale no nie, nie można unikać sprzątania na święta, także lecę po płyn do szyb i leci i myjemy okienko. I dobrze, jestem, wracam tutaj do was po krótkiej przerwie. Trzeba umyć okno. Powiem szczerze, ja tak nie lubię myć tego okna, ponieważ to okno jest w poddaszu i wolę już umyć takie normalne okno. Muszę zamknąć drzwi, bo zaraz mi to po mój mój potrzeba. Czy mnie widać? Dobra, widać mi tak trochę. Także myjemy. No i dobrze, ja skończyłam myć to okno i teraz muszę poskładać ubrania. To jest część tych ubrań, które tutaj mam. Muszę je poskładać i powiem wam tak szczerze, że ja mam najwygodniejszy patent na składanie tych ubrań, że po prostu siadę na łóżku, tutaj biorę jedno, a na podłodze sobie tutaj rozkładam wszystkie te poukładane rzeczy i później jak wszystko mam poukładane, to tylko rozwieszam i rozkładam to wszystko w swoje miejsce. Według mnie to jest najłatwiejszy sposób. Albo może nie, czy też usiąść na podłodze i to robić, zależy. Ja wolę na łóżku, wtedy jest jakoś mi wygodniej. I teraz tutaj mam patent dla dziewczyn, szczególnie jak lubią dużo mówić, tak samo jak ja. Jeżeli chcecie z kimś porozmawiać, na przykład ze swoją kuzynką, to wystarczy, że telefon włożycie sobie na statyw lub oprzecie o coś i w trakcie będziecie sobie coś składać lub po prostu coś prasować. Ja często tak mam, że w trakcie coś prasuję, a na statywie rozmawiam ze swoją kuzynką. Także ja zaczynam to składać i dzwonimy do mojej kuzynki, bo już teraz do mnie dzwoni, że jest godzina rozmowy. Pewnie musi mi coś ważnego powiedzieć. Także ja składam i w trakcie będę z nią rozmawiać, a jak już wszystko poskładam i wszystko poukładam, to się do was odezwę. Ale coś czuję, że dobrą chwilę mi to zajmie. No i dobra, ja skończyłam układać te ubrania. Ogólnie tam jeszcze kilka mi zostało, ale to już będzie kilka pojedynczych sztuk. I stwierdziłam, że zrobię naleśniki tak na kolację dla całej rodziny. I powiem wam, pokażę wam przepis, jaki ja przeważnie wykorzystuję i moja mama. Także teraz tak, będzie mi potrzebne 400 gram mąki, 3 szczypta soli, 4 jajka, 2 łyżeczki cukru waniliowego i mleko. A mleko dodajemy tak, żeby po prostu powstała taka lejąca się konsystencja. Także zaczynamy. Przesiałam 400 gram mąki, teraz będziemy dodawać jajka. Także powiem szczerze, że ja sobie to wbiję po prostu do szklanki, będzie mi tak łatwiej, jeżeli coś mi tam wleci niechcące, to będzie mi łatwiej to wyciągnąć. Mówię, wiecie co, ja mam taki problem z jajkami, że zawsze, ale to zawsze mi coś wpadnie do tych jajek i dlatego wolę już pobrudzić jeden talerz czy jedną szklankę, byle żeby to wyciągnąć, bo łatwiej. I teraz dajemy mleko. No i dobrze, dodałam te wszystkie składniki, poletki w dyskusjach tutaj z osobą z tyłu, ale nieważne. Dodałam wszystkie składniki i teraz mamy gotowe ciasto, trzeba zrobić farsz. To jest jadliwe, bo nikogo nie zatruję tym. Nie, serio, wyszło nawet okej. Mogłam dać trochę, tak minimalnie więcej soli, ale jest w porządku, zjedz dywę, nikogo nie zatruję, wszyscy przeżyją, mamy sukces. Dało mi się, nie spaliłam domu i usmażyłam nawet. Ale dzięki mama, bo ja mówię, że nie spaliłam domu, a moja mama, no ale było blisko. Ale ja się uczę, no spokojnie, ja się uczę. I uwaga, uwaga, wyszło mi, nie spaliłam niczego, także... I tak, moi drodzy, wygląda efekt końcowy. Wydaje mi się, że wyszło całkiem okej. Okay. Teraz skończyliśmy już tutaj robienie tych naleśników, teraz przyszła pora, żeby to wszystko tutaj umyć, ale moja mama robi tam w jadalni marynatę, ja tu wszystko myję. I powiem wam tak szczerze, moja mama teraz jest na mnie bardzo obrażona i się do mnie nie odzywa, ponieważ aktualnie oglądamy Dom z papieru i ja wiem, że przeszła już faza na cały świat i zainteresowanie tym serialem, to wielkie wow już przeszło, ale ja zawsze działam z opóźnieniem, jeśli chodzi o seriale popularne. Także my to oglądamy teraz i jesteśmy na 4. sezonie.
i jest scena z jednym z bohaterów, z głównych bohaterów i ja niechcący się po prostu wygadałam, co się stanie z tym głównym bohaterem. I moja mama tak mówi, tak się stoi i mówi, kłamiesz. Ja mówię, no nie kłamie. A ona mówi, nie, a skąd ty możesz to wiedzieć? A ja mówię, mama, po prostu wiem, że tak się wydarzy. A ona mówi, w tej chwili masz się do mnie nie odzywać i w ogóle sobie poszła i na mnie nie patrzy. Także tak wygląda kłótnia matki i córki przez serial. Także ta mama aktualnie się do mnie nie odzywa. Mój tata uważa, że ja się nie znam. I on uważa, że akcja potoczy się całkiem inaczej. Ja wiem, jak to się potoczy, no ale dobra, niech będzie, że niby wydarzy się inaczej. Jeśli wyjdzie tak, jak ja sądzę, co wiem, że będzie prawdą, to będzie na moim.